Witamy razem z Zuzią. Jesteśmy po raz 11 z Wami dzisiaj, więc przygotowaliśmy dla Was kolejne ćwiczenie. To co, Zuzia? Robimy ćwiczenie. Myślisz, że sobie poradzisz dzisiaj? No zawsze sobie świetnie radzisz. Sobie jeszcze łyknę, bo strasznie jakoś mi zaschło w gardle. Chyba od tego liczenia. Uwaga! Dzisiaj mamy podpór przodem, deseczkę. Tak zwanego planka, jeśli niektórzy inaczej. Robimy je na łokciach. Co? Próbujemy? Dobrze. Ważne jest to, żeby biodra dziecka były na jednym poziomie, żebyśmy nie podnosili do góry, ani nie opuszczali też w dół. Tutaj, w ten sposób. Uwaga, ty już świetnie pracujesz. Ja włączam stoper i dołączam do ciebie. I co? Jak jest? Dobrze. Około 30 sekund. 20 minimum, a po 45 to tak maksimum róbcie, bo lepiej zrobić kilka razy niż wszystko naraz, co? Wytrzymasz jeszcze 15 sekund? Tak. O, ale jesteś dobra. I jeszcze 5, i 4, i 3, i 2, i 1, i luźno. To jest jedna wersja tego. Teraz za chwilę zrobimy trudniejszą. Może tylko ja pokażę, a ty tylko spróbujesz, dobra? Dobra. Zobaczysz, czy sobie z tym poradzisz. Tak samo jesteśmy w planku, ale podnosimy raz jedną nogę, raz drugą lekko do góry, odrywając nawet nie tak wysoko, Zuziu. Bo wtedy będziemy z biodrami iść w górę, czyli obniżasz tak, tylko żeby oderwać od ziemi. Parę centymetrów, hop, hop, przytrzymać, brawo, świetnie. To teraz czas na mnie, co? Zrobimy sobie to teraz ja, a ty na popatrzysz, ok? No, to jesteśmy w planku i odrywamy sobie chwilę jedną nogę, dostawiamy, odrywamy drugą nogę, dostawiamy i w ten sposób sobie również ćwiczymy minimum ile, Zuziu? 10. 10 razy do góry? Tak. Tak, żeby nam to zajęło około 30-45 sekund, prawda? Dobra, no to co? Kończymy na dzisiaj, Zuzia, co? No. Pokaż mi, jak było. Było super? Mam nadzieję, że u Was też było super. Do zobaczenia.